Spokojnego nie znam dnia. Tarczą spalam mety dwa. I herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, równo czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fara, para, 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 pa, pa. Para, 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 pa, pa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. No a gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną dam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie, absolutnie. Fara, 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 pa, pa. Fara, 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 pa, pa. W sumie z ludźmi fajnie mi. Absolutnie, absolutnie, absolutnie. Warszawa dla pana. To już Warszawa? Tak szybko? Dziękuję. Halo? Halo? Hej! No to ja. No z drogi. Nie, myślałem o tobie całe 600 kilometrów. Absolutnie. Nie, 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 nie. To ty jesteś moją premią. Słuchaj, Myszko. Przyjdź na bazę. No... gdzieś o 17. Tak. Hej, hej! 3 minuty. Dziękuję pani. To idzie na dziś? Kocham, kocham, kocham. Tak się pan uśpieszy z tym kłamstwem. Potwornie. A skąd pani wie, że to kłamstwo? Nie, 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 to niemożliwe. No. Zupełnie niemożliwe. Jak to niemożliwe? No, przecież Marian Szczegóła, tak? No, urodzony 21 lutego z ojca Karola, matki Anieli, no. Tak. No. I przecież jeszcze jak brał pieniądze, to zrobił taką małą... nie dygresję, no bo mówi miłość miłością,
ale sprawdź dowód, żebyś wiedziała, komu zaufałaś swój los. No i ja miałam takiemu nie wierzyć. Kwiaty dla mnie, czekoladki dla rodziców, wino w teczce, kulturalnie, nie na chama. A jeszcze jak zaprosił mnie na dancing, to się nie upił wódką, bynajmniej, ale winem i do tego importowanym. Wykluczony. No przecież wiem, bo głowa mnie przez 3 dni bolała. Ale mój syn przecież nigdy się nie upija. No ale on to zrobił ze szczęścia, że mnie poznał. I od tego szczęścia uciekł. No nie wiem. Miał wpłacić do spółdzielni, bo miał tam chody. No i jak wziął pieniądze dnia 10 czerwca, to tak się już więcej nie pokazał. Panewki. Panewki, pan się zna na maszynach do szycia. A pan się nie pognastykuje, co? Załóż chociaż portki, jak do ślubu idziesz. Co? Narzeczona czeka. No wiem. Tara? No drugie już waruje. Do mnie? Przecież do Mariana Szyguły, to chyba ty, nie? Narzeczony się znalazł. Gdzie? Tu. Proszę mnie nie nabierać. Marian Szyguła, kategoria pierwsza. Czy ja jestem ślepy kocie? Chyba sama wiem, jak Maryś wygląda. Marian Szyguła jestem. Pan kłamie. Nabieracie mnie? No przecież na niego pani czekała. Bujać to my, ale nie nas. Proszę. Tu pracuje tylko jeden, Marian Szyguła. No, imię i nazwisko to samo. Absolutnie. I ojciec i matka się zgadzają? Tak. A skąd pani wie? No sama z jego dowodem jeździłam do urzędu stanu cywilnego, żeby termin ślubu zaklepać. I meble żeśmy zamawiali do jego kawalerki, co ją mamy w Warszawie. No za pani pieniądze oczywiście. Nie. No co, za jego? Ja z tego nic nie rozumiem. Nie, za ojczyma. No bo stary chciał się mnie pozbyć z domu. I sprzedał szklarnię i dał na inwestycję małżeńską. A komu? No panu. Mnie? No nie. No, jakby tu powiedzieć, no. No pan pojechał do Warszawy, żeby żyrantów załatwić. Ja. I 3 tygodnie pękły. Ja myślałam, że może, no myślałam... No, że może wypadek, albo coś się stało. Niestety. Pisz pan zażalenie do apteki i schowaj do teki, jasne? On jest kryty. Mnie w tym roku, w maju ukradli dowód. Tak. Ja to zgłosiłem na EMO. W tym czasie właśnie ten mój sobowtór urządził żniwo moim kosztem. Nie, 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 ja mu paczek do więzienia nie będę wysyłał. Ja się chyba zabiję. Na to pani zawsze ma czas. Nie, ja na wieś nie wrócę. Przecież to większy wstyd niż manko. No co ja mam robić? A co, nie ma się pani gdzie zatrzymać? Chodźmy. Gdzie? Do mnie. Nie, 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 ja nie mieszkam sam. Z mamą. To może do mnie, pełny sierotka? Oj, synku, synku. Narzeczona. Tak. Mariana Szyguły, syna Karola i Anieli. Dzień dobry. A ta? Też narzeczona. Też twoja? Tak. Nie, sobowtóra. Tylko spokojnie, spokojnie, mama. Najpierw pisała pani do gazety? Tak. Tak. Że szuka pani zrozumienia, bratniej duszy, tak? Tak. Odpisał? Tak. A wiersze dołączył? Tak. A wino lubił? Tak.
Importowane. A potem miał być ślub? Oczywiście. Co pani jest? Wody. Spokojnie, spokojnie. To tak go pani kochała? No bardzo, na 30 tysięcy gotówką. Ja na 12. Ona ma pierwszeństwo. Skąd pani jest? Spod Kłodzka. O. Patriota Dolnego Śląska. Jak masz na imię? Irma. Krystyna. Mamy wspólny cel w życiu. Dopaść go i wyrwać mu serce. Najpierw pieniądze. No jasno. Kazimierz! Władek! To przelatuje, no! Łapaj! Nabierz ruchu, no ulec! Żeby ciebie kolka sparła, ty! Manie, zabieraj lachnu! Za starym już. Na ubój gospodarski. Kazimierz, za nim! Czart nie, mleć sam. To przecież twój. Mój, twój, mój. I tak na wspólne wesele przeznaczony. Soli jemu na ogon nie nasypiesz. Zresztą i tak milicja jego do mnie siłę przeprowadzi. Narzeczonego? No, mania, wieprzaka. Wiadomo, z czyj. Tu ze świecu szukaj drugiego takiego tucznika nie znajdziesz, jak u Pawlaka. Taż to był mój. Mój, twój. Jakaś różnica, jeżeli my jego na jedno wesele przeznaczyli. Wesela nie było, a mnie się już wyobiegł kolebie. Zakąska uciekła i jak my jutro wystąpimy? Póki coś ślub bez organów, to i wesele bez kiełbasy. A na kościelny nie bój się, zdążymy. Żeby tylko naród, nie daj Bóg, czego nie pomyślał. Ech, bo ten pośpiech podejrzliwy. A gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to za tydzień pewnie chrzciny. Ej, wymyśliła. Toż chyba naród tutaj się mnie znajdzie, że ja człowiek spokojny. Nie można na język nadeptać, nic nie powiem. No, żeby tak miało być, jak ty mówisz, to ja młodej parze wpierw by konsylację wyprawił, a nie wesele. No, można mnie wszystko zarzucić. Wszystko. Tylko nie to, że ja nowoczesny. Nie boś, jeszcze mnie będą ludzie zazdraszczać mojej ziemi. Ot, żeby nie ta okazja, no Zenek. Tuż nasza ojcowizna, naszą krwią i potem okraszona, bez dziedzica by się została. Widzisz, dzieci, porozlazili się po miastach. A ziemia bez ludzi. Dziczej. A nam czas rozgiąć te palce. Ej, przemierzyli nasze nogi kawał świat. Czas by już pod brzuskie na to najdłuższe odpocznienie. A coś tak pocichli raptem, a? Przyszedł koniec na nasze mordęgę. W młode ręce trzeba puścić ziemię. Tak się należy. Kaźmierz, przecież Ania z rodzonego domu uciekła. Uciekła, daleka droga. Przez dwie miedze. Trzeba Jaśki i Wici spytać, czy są na to zgodni. A też to matka i ojciec. A oni to sekretnie z domu nie uciekli? Żeby cię połączyć? I wcale się nas nie pytali. Ot. Widać, to taka nasza tradycja rodzinna. O. Oj. Przyjechali. Aniu, dziecko, a kogoś ty przywiozła? Mama. Żeb nie widział jego dyplomu, nigdy by nie uwierzył, że to mechanizator rolnictwa. Dlaczego? Jak to dlaczego, no? Wykapany minister. No, a niech się obróci. A niech się obróci. Aha, tak, niczego. To ja wybrałam, dziadku. A kamizelka gdzie? Z kamizelką, 2400. A droższych nie było? Były. No, trzeba było wziąć. Czemuś nie wzięła? No przecież on powinien mieć takie odzienie, żeby nim ostatnio jeszcze przysługę mi oddać. Co też pan mówi? Trzeba patrzeć szeroko na problem długości życia ludzkiego. Wedle statystyki żyjemy dwa razy dłużej. Oj, oj, niech nam tam gazetów nie czyta. Tak. A jak załatwił wszystko, jak mu powiedzieli? Wszystko razem załatwialiśmy. Daj Bóg, żeby oni taki po ślubie. Mm. Ania, zanieś paczki do domu. Ty ich dopilnował, a? Nigdzie sami nie byli. Samego piwa miało być 200 butelek. Jest 100.
Czystej 20. Gatunkowej 10. Resztę brumucha będzie. Ej, każdyś sobie teraz samogon pilno. No miejscowe to same pędzą, kupny likier dostaną. A przyjezdne zawsze wolą brymucha, zdrowsza i głowa nie boli. Ja tam wódki nie lubię. Najwyżej wino importowane. Bo to jak zamiaruję na wsi na urzędzie się utrzymać? Toż takiego raz, dwa zmarnują. Z nogami zjedzą. Eto. Pomogę ci. Krzywa statystyczna rośnie. Ciurkiem by gazety czytała. Niech to posłucha. My to obydwa spójne wnuczki się dochowali. Oj, to nasze oczko w głowie. I musimy wyprawić i takim weselem, że wszystkie naokoło wiedzieli, jak to Pawlaczka za mąż idzie. Milicie się jutro w gotowości postawię. Kto by się teraz na weselu bił? O. Jak każdy ma na sobie nie gorszy gank od tego. Otóż chyba ja lepiej wiem. Ja właśnie podziękować chciałem za ten prezent. Niech nosi na zdrowie. A w razie jakiej potrzeby, to niech bije. Na odzienie nie patrzy. No, jeśli kto popróbował pokrzywdzić naszą wnusię, to mówi jak na świętej spowiedzi. Kolacji nie dożyje. No. Ot. Dom ten widzi. Mocny, podpiwniczony. Jeszcze jego dzieciom posłuży. Zenek, patrzaj. A mój gorszy, patrzaj. Władek. Władek, weźmie, który zechce, to już wszystko wspólne. A się wierzyć nie chce, że my o w krużewnikach o taki paseczek ziemi kosa się godzili. Kazmi się, o taki stup, to czysta desperacja. Wszystko to, co na tym polu stoi, rośnie, się rusza, wszystko to po ślubie. Do was będzie należało. Ogierek też. Lód nim na rzece przyłożesz. Obiektywnie patrząc, koń to przeżytek. Co mówi? Toż za ten przeżytek niedawno mnie dawali całe czapki pieniędzy. I co, i dziadek nie wziął? No. I tak orze traktorem kółkowym. A jak mi do kościoła pojechać? Trzeba ekonomicznie główkować, a nie grzęznąć sentymenty. Epoka stawia wymagania. Czworonogi sprzedać, ciągnik kupić, pełną mechanizację zaprowadzić i świat można doganiać. O, za dwa ogony ciągnik można po remoncie mieć. Ale to nie nasza. A pastwisko? Nasze. To co ona tu robi? Podkrada pasze. To sołtysowa klacza. Od sołtysa zależy posada dla niego. Od protekcji nie będę zaczynał. Oj, ale nie mam mocnych na sołtysowe kobyły. Ja sam raz kiedyś próbował, nie dał rady. Chyba, że widzicie, jak był młody, a? No wiecie, toż prędz był do tego. Zobaczymy. Samobójca. Odlizał jaki charakter u niego, a? A nowoczesnego zgrywa, wiedzisz. On we mnie się wrodził, on tak jak ja. Cudzego nie ruszy, swojego nie da. Taki by mi się na syna przydał. Prezencja naszego wspólnego ci nie starszy, a? A kto jego na kwaterę wziął, a? Ty. A kto wymodlił, żeby ci ani noga na egzaminach poświznęła, choć i te punkty przysługiwali? Chciała się truć przez to. A, chwała Bogu, taki trucizna niech nie omar, albo się urodzi. Zacieknijmy. Co? Może to on wieprz weselny odezwał się. A co tak postawali, a? Złapaliśmy. No to dawajcie. Zaraz. Damy, czemu nie? Tylko nam córkę z powrotem oddajcie. Durna bzdąg wam.
macie, bo wam ją zabrali, czy to? Z domu uciekła, bo jej ten obiegus w głowie zakręcił. Ty jego tak nie tyrpaj, bo jutro może być twoim zięciem będzie. Co, naszym dzieckiem się rozporządzacie? O, jakieś tu dziecko, się... No 18 lat skończyła. Ale córka nasza! Moja wnuczka. I moja też. Nasza. Myśmy ją kształcić chcieli. Żeby wyżej szła. Odna czytała się gazet. A któż tę matkę rodzicielkę przejmie, jak tak każdy będzie wyżej szedł? Mało, że mój Franek i Hanka po szkołach. No a Pawełek, brat twój, od teraz szczęśliwe zbieram plony z tego, co przedtem z niebem pozałatwiał. Nauki jej tata odmawia. A ona taka zdolna. Jakby ja się uczył, to i biskupem mógłby zostać. Aha. Ale ziemię ja ukochał i obowiązek od ojców miał ją przejąć. Bez żyta i mysz zdycha. O narodzie nie wspomnę. Widzicie, my już stare dziady. Czas nam przyszłościowego następcy szukać. Parobka chcecie za Anię kupić. Oj, widzicie, ty taki durny, że tylko plasnąć. Tuż jego wartość ogromnie większa. Fachowiec z dyplomem, swoje godziny na państwowe posadzie odbędzi, a wszystkie swoje siły na naszych hektarii oszczędzie, no. Co tata o nim wie? Fachowiec. Do uwodzenia. Wychowany ładnie. Zna tata jego ojców? Sirota z domu dziecka. A może on pijak jest? Uj, Jadźka, ty prosto nie do wytrzymania. Gdyż jakby on tak całkiem nie pił, to na wsi raz, dwa się zmarnował. Jako mechanizator żadnego poważania by nie miał. My na ten ślub zgody nie dajemy. Ryzdziałek, cierpiecha jedna. Taki chwalić Boga obejdzie się. Jakże to tak? Tato. Teraz ja dla ciebie tato. A wy to nie w sekrecie przed nami się żenili? A na minął chrzest przyszło sprawić. Tak i wy teraz. Jedźcie z Bogiem do domu i na chrzest czekajcie. Co? Postaw! No! Weź ty córkę swoje wychował. A jak ty swojego syna wychował? Uj, najważniejsze, żeby my wnusi dopilnowali. A wy to co, w chowankę gracie? Warta ceny. Całkiem się nie mnie. Aniu, do domu dawaj idź. Mam dziadków, którzy daliby wszystko, żebym została na wsi i objęła gospodarkę z przyszłym mężem. Ja chciałam się uczyć, ale nie zdałam. I mimo moich 18 lat ja urody zraziłam się do dziękuję. Życia. Nie wiem, czy mogę jeszcze liczyć na gwarancję prawdziwego szczęścia. A adres? Anna Pawlak, Gorczyca, powiat Kąty, Wrocławskie. I tak myślałem. On lubi wino, więc ja muszę się tego nauczyć, absolutnie. Czego, Maryś? Fachowości. Gdzie jemu dla ciebie? A dlaczego tyle kieliszku? No jak to, a dla tej Ani Pawlak? Może już jest w drodze do mnie? Mama, co jest? Co jest? Zaraz. Spokojnie. Słuchaj. Cześć. Co jest? Co, hotel prowadzisz? Co? Ty to masz łeb. Tutaj parka bracia pod bazą od 12 stoi jedna i czeka. Denerwuje się. Jaka? No co ty, sklerozę masz czy jak? Najpierw się umawiasz telefonicznie, a potem uciekasz. A, wiem, tylko nie miałem innego wyjścia. Stary, zrozum, że mnie, no, która uwierzy w sobą wtóra? Ty to masz, ale fart jak rany, no. Ktoś za ciebie czarną robotę odwala, a ty sobie miodek zbierasz. No, jak go dopadnę, wtedy kości w gipsie. Przepraszam, może pomóc pościelić? Zaraz. Koleżeński jestem. Prosimy bardzo. Zdejmuj. Co? No. Co ty miał powiedzieć, żeby nie załgać? A
A może to oni chcą nas gwałtem? Cii. Nie mów tego. Nie obchodzi mnie, co kto chce. Ja chcę. Chcesz naprawdę? Jutro będę chciała chcieć, panie Zenon. Jutro? Jutro, tak. A jak? A tak. Oj, z tymi drzwiami porządek trzeba zrobić, no. Dzieci w domu nie mam, łotki wszystkie poginęły. Jak na Urwańskiej ulicy. Skąd? Krowa pięć dała? Przecież się obrusy szyję. Ja sam dam. Póki nas leżą, nie grzeszą. Świnia wieczy trzeba dawać! Jak deszczki się porobili? Jak cię złapię, to dziś będzie jutro. Spróbuj, żebyś nie łapał do grudnia. Tak? No szybciej, szybciej, masz twój garnitur. To nie moje. A właśnie, że twoje. Ale nie za moje. Ojej, ten znowu swoje. Nie ma moje, twoje. Jest nasze. Nasze? To przybierz. No to dawaj. No co robisz? No puszczaj, powiem dziadko. A teraz to je moje, co je twoje. Ejże. A teraz poważnie. Nie mogę się jakoś przygotować. Powiedzieć im, że... O, to wziąłeś, obywatelu, największy skarb Pawlaków. Nie przesadzasz? Nie. Na razie nie dostanę nawet pierwszej raty. No to masz. Dostaniesz wszystko ryczałtem, jak tylko umowa wejdzie w życie. W życie? No. To mi będzie w życie. A teraz? A teraz wejdzie dziadek i będzie naprawiał radio. Co, popsuli? Popsuł się. A. Już tu mechanizacja. Tylko dotknął i poladałem. Roboty. Chcę, żeby cię pokręciło. Elektryka się popsuła, no ktoś korki powykręcił. Polem ciepło przeleciało, zapukało w głosy żyta. Co się wiosną ziemi dało, to przez cały rok rozkwita. Gałczyński? Nie, mój. Dla ciebie. Wierszem gada. Że jego dyplomu nie wiedział, nigdy by nie uwierzył, że on mechanizator. A teraz poważnie. Przychodzę nie wiadomo kto, nie wiadomo skąd. I do tego z pustymi rękami. Ale z pełną głową. Na wsi nie tolerują golców. Przywykną, jak tylko księżyc 300 razy zajdzie. Horyzonty mego światopoglądu mogą im nie odpowiadać. Niedługo będą bez wyjścia. A jak się z tym nie pogodzą? Z czym? No wiesz. Zobaczymy. Oni zbaranieją, jak zobaczą, jakiego zięcia dostali. Już ja ich odbaranię. Kochają mnie, zrobią dla mnie wszystko. Na kogo ja wyjdę? Na mojego męża. Mania! Co? Siedź tu. Co robisz? No pójdź. Żenię się z tobą. Oj, ty mądry człowieku. Nie będziesz żałować? A skąd ja mogę wiedzieć? Raz się człowiek rodzi, raz się pobiera i raz umiera. Amen. 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 O
Oj, duchota taka jakaś dzisiaj. Chyba na burzę się zbiera. Lepiej niech z tym zbieraniem do jutra zaczeka. No, poprawiła, przymierz. Śliczne. Babciu, ale to do cywilnego nie pasuje. Włożysz, jak przyjdzie pora. Odwróć się. Zaraz zobaczysz. No i jak? No widzisz, teraz dobrze. Zenek, zobacz. Dla mnie bomba. Depesza. W tym nie pójdziesz. Dlaczego? No bo z takim dekoltem to co? Aniu, przyjdę popatrzeć. Jest na co. W tym nie pójdziesz i koniec. Nie lubię zazdrośników. Nic na to nie poradzę. Do kogo to? Do mnie? Kocham. Biurokrata. Jeszcze ślubu nie była, tak już głośno? Jak dzieci, niech się bawią. Póki gadają, nie grzeszą. Słyszę, że moja kaszkoda wlazła. Na okoliczność wesela mojej wnuczki, ja twoje kobyle amnestii ogłaszam. I zbierz. Koń to przeżytek. Przeżytek? To może swojego ogierka sprzedacie, co? Ot, nie powiem. Może się teraz na mechanizacji przestawię. To ile za niego? Po raz pierwszy. Oj, do wójta nie pójdzie. Soltys, a może by tak jemu posadę w gminie załatwić, a? Takiego chłopaka szkoda z ręki wypuścić. Fachowiec. No, z dyplomem. Słuchaj, teraz kogoś bez dyplomu. Ale on wysokoszkolony, a grzeczny, wychowanie takie więcej przedwojenne. I szprync. Tylko mnie zobaczył, od razu widać, że rodek z Boga mówi. Już on taki jest. Sierota. A sierota? A taki najlepszy będzie się rodziny trzymał. A na maszynach się znano tak jak ty na koniach. A jaki będzie opust na ogierku? Tak jak jego pensja na posadzie. No. Czekaj, coś bardzo zacichli. Dzieci niech się bawią. Taka zabawa. Trzeba ich przed grzechem uchronić póki co. Aha. Silnie wanilią pachnie. Ej, Władys, coś mnie się nie podoba z tym młodym. Narzeczony się tobie nie podoba? Nie, gdzie to? Uj, zostaw mu, odmierzony. Nie, cacany jak malowanie. No. I wanie wpatrzony jak w telewizję. No to czego tobie do szczęścia potrzeba? Władys, a czego go Kazimierz tak na uwięzi trzyma? Jak tego kota kiedyś. Co to o niego między nami taka wojna szła? Oj, babo, babo, wszystko się tobie pomachlaczyło. Kota te my uwiązali. A Kazimierz tylko na nim wyrok karabinem wykonał. Oj, dobre to były czasy. W potrzebie i granat był pod ręką. I karabin. A jakaż tobie teraz może być potrzeba? Grunt nasz od lat wspólny, wnuczka wspólna, wesele wspólne. To i mąż i tak, że samo do spółki będzie. Thank you.
śmiesz? Czego? Oj, myślę i myślę. Od myślenia to tylko głowa boli. Śpij prędzej. Kazimierz. Dobrze to, że Ania za obcego idzie. O, ty wymyśliła. Jak już no obcy? Że cię nie zza Buga. Mój Mania, Mania, kiedy w tobie nastąpi historyczne myślenie, że Polska nie dzieli się już na kresowych i na resztę, tylko na mądrych i głupich? Żeby my tylko na tych drugich nie wyszli. Ty się nie boj. Jak ja tu stoję, to znaczy, że potrafisz historycznie myśleć. O Jezu. A gdzie się tak wypuścił, e? Gorąco takie. Napić się chciałem. A, i o tym ja pomyślę. O, niech pije na zdrowie. Zimna. Dobra. Aha. A może jeszcze dobawić? Nie, nie. Dziękuję. Podajcie mi jego rysopis. A po co? My go poznamy nawet w ciemną noc. Może ty, bo ja nie. O, jaka no, dziewczęta, żyjmy w zgodzie, jak po rozwodzie. No więc jak? No więc był wysoki, głos miał taki miękki, oczy takie brązowe i... To jest jak głupie kocie. Owszem, przystojny był i głos miał taki jak ze studni, szczeciny jak u dzika i oczy takie szare i szybkie jak pchły. Jednym słowem wysoki, w niskim ubraniu, oczy piwne, a teksty naiwne, tak? Ostrożnie! Milicja. Jerma, siadaj z tyłu. Dzień dobry. Panie pozwolą dokumenty. Ale ja nie mam. Ja też nie mam. No niestety proszę zabrać bagaże i wyjść z wozu. Nie. Pan jest wolny, do widzenia. A wie choć, co to jest? Sierp. Może to i przeżytek. Ale to jeszcze sierp tatowy. Ja z jego greki przejął i tobie, jako następcy, przekazuję. Żeby ty zawsze nim pierwszą garść liwo zaczął.
bo ty tu teraz gospodarz. Chwileczkę. Ma, nie rozsadzaj no gości. Bo co, mam prośbę. Aniu. Ano, dawaj. Zaprzęgaj te moje przeżytki do breczki. Przyjedzie cię. Ale po co? Co jest auto. Uj, ta taksówka. Jak koń mi jedziesz, to i ty wszystko widzisz i ciebie widzą. No, z czym rzeczy. Ale gdzie? O tu, po sąsiedzku. No zapowiedzi jedziem dawać. Przecież ja już po ślubie. Oj, po rejestracji. A w sprawie ślubu trzeba nam do księdza pójść. Na zapowiedzi dać, o. Ja mam iść? O, co takiemu oczy deba stanęli? To już chyba nie ja. Nie pójdę. Ani ja, ani on. Spieszył się. A może belmuchę weselny pokosztował, a? No. A widzisz? To się nie zgadza z moimi poglądami. Nie gada zaraz. Kiedy kościelny ślub? Z przyczyn obiektywnych nigdy. Uznaję wolność przekonań. No. Kto mu wolności broni? Bierz ślubie miejsce, jakie chcesz przekonania. Ania wie, że ja nie mogę. Myśmy to wcześniej przedyskutowali. On ma inny światopogląd. Ania, proszę na domo! No. Ludzie! Ludzie, trzymajcie mnie! Pan złapie te ręki, to się nogami nakryje! Babciu! Jakie czekanie twoje, chłonie zalepki! Zenek! Tak, Reteku te! Daj! Zenek, uciekaj! I teraz to już z tobą koniec! Nie! Teraz zobaczcie się! To jest moja wnuczka, chcesz na kartę dobrą rzecz? Nie uciekajcie! Kazmi! A wy do czego? Poszli do domu! Wesela nie będzie! Proszę. Ładunek do odbioru jutro. O której? W południe już będzie załadowany. Dobra, będę, ale wóz zostawię tu. Dobrze. A skąd odchodzą PKS-y na konto? Hej! Za rogiem jest przystanek. Marki! Tutaj! Hej! O mało mandatu przez nie zapłaciłem. Mówiły, że was coś łączy na śmierć i życie, to przywiozłem. Owszem, tak. Wysoki brunet w niskim garniturze. Tyle o nim wiem. Hej! Ot popadli mnie w kalawanie. Kośta mi popadli. Butki z księżka, samego piwa z ta butelek. Dobrze, że ty sam tego piwa nie wypił. Taki wstyd. Mógł być większy. Ot, zagrzęźli mi, a ciąć karty rozdaje. Ślub był, a wesela nie ma. Po takim ślubie? Wstyd było robić wesele. A, toż papier jest. Będzie drugi lepszy. Rozwód się przeprowadzi. Tego u nas nigdy w rodzinie nie było. Należy się z postępem i... Od kiedy taki postępowy zrobił się, a? Odkąd rodzony zięć, oszukańcem się został. A nie o tym wiedziała, Kazmisz. Ot, widzisz, człowiecze. I czego tu chcieć od urzędu? Jak rodzona wnuczka lże. Chwała Bogu.
że do nocy nie doszło. Upilnowaliśmy jakoś. Bośmy zgodne byli. I będziemy chyba Kazimierz. A tu co? Własnego zięcia nie poznajesz, a? To ten bandyta, to... Kargul! Podajesz do płota! Gdzie ty tutaj płot widzisz? Podejdź! Jako ja podchodzę! A no poszedł. Tylko nie wiem po co. Że w tej Judaszowej ślepie popatrzył! Kazimierz, jaki to ze mnie Judasz? To ty tego gada pod dach przyjął? A nie, kocham i póki życia kochał będę. Co? O, to już niedługo może być! Bo jak palnę, to pewnie się z głodu zdechnie! Panie, odejdź! Kazimierz, na zięcia tak! Heretyk! Przed Bogiem wszystkie równe! Ale nie przede mną! Za demokrację byle, że teraz wolności sumienia ludziom odmawiasz! Za demokrację od czasu do czasu był! Ale przeciw oszukańcom zawsze! Jaki on tam oszukaniec? Fachowiec na urzędzie! Pan Bóg jeszcze wyżej siedzi i twoje zapczaństwo widzi. Może oni za wysoko siedzi, aby dojrzeć, że tej ziemi naszej mechanizator się należy z dyplomem. Kargul, ty zawsze chcesz Wisła kijem zawracać? Samyś tej ziemi wierność przysięgał, kiedyśmy tutaj referendum robili. Ty mnie politycznie nie koluj, bo zaraz czyjaś głowa spadnie. Mania, idź po kosk. Ty mi kosy nie przypominaj, bo to nie sanacja. Mam ja prawo za sobą i zięcia młodego. Ale panny młody nie masz, ty bąbrylu, ty. A no zobaczymy, czy ty ją dasz radę utrzymać. Spróbuj dotknąć, na rzecz to przerobię. Przez milicję odbiorę. Nie ma takich mocnych, żeby mnie grzeszyć kazali. Chodź, Mania. Mania, nie stukaj tam. Teraz żałuję, żem was pilnował. To ty? Pewnie, że ja. Śpij spokojnie. Nikt tobie krzywdy nie zrobi. Ty zapomnij tego czorta. To mój mąż. Myślicie? Jemu przysięgałam i jego kocham. Oj, kochanie, samo przejdzie. A od przysięgi ja ciebie zwalniam. Jakim prawem mnie więzicie? No, prosto durnowata. Żeby ty swojego wstydu po wsi nie obnosiła. No... Co, śmierci szukasz, jak Boga kocham? Nie dla siebie. Są ty się, ja z prośbą. To wiem, nie mam o czym gadać. Załatwione pozytywnie. Nie! Mechanizator potrzebny jest w gminie, nie? Co powiedział? Tuż ja chcę, żeby ty jego na cztery wiatry przegonił. Jak on pomorek dostanie państwową posadę, to ja z takiego państwa występuję. Brrr! Przecież to fachowiec. Fachowiec? Fachowiec od babów. Ale dyplom ma. A znajdzie się kogoś bez dyplomu. Chamio jedno. Ledwo mnie zobaczył, od razu widać, że rodak za Boga. To jeżeli za Boga, Kazimierz. Zobaczyła żaba, że konie kuje i sama nogi nie stawia. Co to ma żaba? No jakiś on dla mnie rodak, a? Sirota! Czym jest liść bez drzewa? A Karol go chwalił. Ty też. Karol. Duży do nieba, głupi jak trzeba. Taki sam chwost złodziejski jak on. Jaki chwost? Mechanizator. Sam wczoraj gadałeś. Że koń to przeżytek. Oj, człowieku, człowieku, wczoraj ja był tak otumaniony, prosty jak sanacyjny chłop. On do postępu mnie namawia, a ten jego postęp był taki, że pan z moją wnuczką nawiarżył. Poślubię sobie prawo za nim. Nie z takim prawem ja wojował i wygrywał. Spokój się, brrrr. No, masz. Przelicz. Pieniędzy nie chcę. Zaraz, że konia mnie do domu odstawi. Bo ja w sam raz ekonomicznie na oczy przejrzał. Kiczor. Marian Szyguła jestem. Pan Pawlak? Tak. Marian Szyguła, mam do pana dwa słowa. Chodź.
Co za szczęście. Czekaj. Ależ on się nazywa Zenobiusz Adamiec, a nie żaden Szygula. Mógł ukraść dowód następnemu, no a Grunze to ta sama osoba. Powiedziesz. Przyjechały specjalnie, żeby oszusta w Aninym mężu zdemaskować. Dzień dobry. Dzień. Czekaj. A co to za jedne? Narzeczone waszego zięcia. Obydwie? No jak, one go rozpoznają. Oj. Zbawienie niebom jest syła. Dziadku. Chodź, chodź. Ano niech podejdzie. A po co? Żeby dostał to, co mu się należy. Po co dziadek tu kino urządza? A skąd ja wiem, że ty jego kosza nie przeżegnasz? Umie sławę droższe pieniędzy. Dziękuję. Niedoczekanie twoje. No, no. Ty. Ty. To nie on. Dziadku. Chodź. Do widzenia. Do widzenia. Zaraz, chwileczkę. Mam jeszcze do pana jedną sprawę. No i czegoż płacze? Że to nie on. A mnie jaka boleść. Że on rzetelny człowiek okazał się. Ot zagrzęźli my. I czort karty rozdaj. Jeden uwodzi, a drugiego posądzają. To jest sprawiedliwość. A wy w którym kierunku? A ty? Ja? Do pracy. A wy do domu? Nigdy. To co będziecie robiły? My pójdziemy z tobą. Tak. Absolutnie. Absolutnie nie. Nie ma się co bać. Dziękuję. A to jest dom Pawlaków. Tak. Ania w domu? W domu? Pan może tatuś? W pewnym sensie tak. Przepraszam, zapomniałem się przedstawić. Marian Szyguła jestem. Pisałem do Ani. Bardzo miło. No to proszę. Proszę. Dlaczego? Ania śpi. Śpi? Dzień dobry. To wy. Dziadku, musimy poważnie porozmawiać. A bo to nam dadzą być sam na sam. No to idźcie na górę. Milicja! Chwileczkę, chwileczkę! Ja mam klucz. Będzie, a ja mam pierwszeństwo. O, proszę. Proszę. Siedź tu i pilnuj wolności dyskusji, bo inaczej do złamania praworządności może dojść. A on nie dzia. Nie przeszkadzaj, Kazimierz. Czym? W dyskusji. Ania go przekonuje. A ty wiesz, czym taka dyskusja może się skończyć? A ty co? Zwiesił się? Mnie dostępu bronisz? To Kargula dom. A Kargul dzieje? Kto? Rodzina. Tak samo jak ty, dla innych władza, dla mnie już koby sen. Kolegium kosztuje obywatelu. Ty wiedzia, ja dla niego znów obywatel. A całe życie wujko mi mówi. I dalej będę mówił, jeżeli pozwolicie im się dogadać. A ty wiesz, czego oni się tam mogą dogadać, a? Kazimierz. A niego przekonuje. Do czego?
żeby ci ciut z tej nowoczesności ustąpił. To? Aby to taki charakter, żeby babie ustąpił. Ania go przekona. Moja krew. Co? Twoja krew. A Ania jak się nazywa? Pawleczka. Posłuchaj, jak nim rządzi. Nic nie słyszę. Co ty, ogłuch, czy co do czorta? Ty się lecz na uszy. Co oni tam robią we troje? Rozmawiają. Wyjaśniają sobie. Coś cicha ta rozmowa. A widział wujku, kiedy dobre małżeństwo co by głośno mówiło? Wiesz? Teraz dla niego wujko. A jakieś to niby małżeństwa? Rozwojowe. Jakby się wszyscy tak kochali, to mielibyśmy o połowę mniej roboty. Niestety. I co? Cicho jak w kościole. Może jego całkiem przekonano. I trzeba było rozpędzać wesele. Czaj z powrotem. Tomasz. Zaczekaj. Koń to przeżytek.